obowiązek bardzo przyjemny, bo podziękowanie ludziom, którzy bardzo ciężko pracują i zapewniają nam to, że mamy codziennie, mówiąc kolokwialnie, włożyć co do garka, że mamy co jeść, to jest niezwykle ważna sprawa. I chciałbym powiedzieć, że w tych czasach, kiedy też niektórym się wydaje, że co tam, jedzenie w razie czego można kupić tu, można kupić tam, można kupić w innym państwie, sprowadzić z różnych miejsc na ziemi, że to wcale nie jest takie proste. I to, że my, rolników, wszyscy, mam takie wrażenie, przynajmniej szanujemy, to, że staramy się w trudnych chwilach być razem z nimi, to, że nawet z nimi się czasami spieramy o różne rzeczy jako rządzący, jako ci, którzy mają władzę na różnych szczeblach, ale zawsze mimo wszystko staramy się wyjść do przodu. To jest niezwykle istotne, bo my musimy nasze polskie rolnictwo zachować. My musimy zachować nasz polski areał ziemi, my musimy zachować naszą produkcję, my musimy odbudować nasze przetwórstwo po to, żeby mieć zapewnione bezpieczeństwo także właśnie żywnościowe. Szanowni Państwo, wielki szacunek, wielkie uznanie dla tych wszystkich, którzy, tak jak tutaj było powiedziane, ciężką, codzienną pracą zapewniają nam bezpieczeństwo, zapewniają nam to, że mamy po prostu co jeść. Szacunek i ukłony. Dziękuję.